500 km już na szlaku, już w górach. Pięknie jestem w swoim żywiole. Szlak jest łatwy, nie ma żadnych trudnych rzeczy. Fajnie się idzie, jest super pogoda. Za mną jest chatka, ale jest 15:10, 15, więc nie ma mowy, żebym się w niej chowała, bo jest taka fajna pogoda i mam zamiar jeszcze spory kawałek przejść. Ponad to 500. No nie jestem jakoś super zadowolona ze swojego tempa. Jest dzień 21, 1 lipca, co oznacza, że jakby wyrobiłam się w diamentowej odznace GSB, ale no bez szału, nie? No, ale warunki były naprawdę trudne. Jeszcze byłam chora przez prawie 2 tygodnie, więc jestem usprawiedliwiona. Teraz mam nadzieję, że będzie lepiej. Trzymajcie kciuki, no ja lecę dalej.
Leżę sobie w ciepłym śpiworze. To już mój drugi dzień na Hardangerwidzie i zostało mi już tylko 10 km. Ta wersja jest troszeczkę krótsza. Zachodnia miała mieć 90 km, ta ma jakieś 70 parę. No, wielkiej różnicy nie ma, no ale przede wszystkim nie ma śniegu. Szlak jest łatwy, w miarę płaski, są ludzie, namioty i widać, że szlak jest mocno uczęszczany. Są schroniska, minęłam w sumie chatkę i dwa schroniska. Trzecie jest właśnie 10 km ode mnie, jestem tak w połowie drogi. No i dziś była jedyna taka większa rzeka, właśnie ją przeszłam, ale po kamieniach było nietrudno, ale widać, że jak jest wyższa woda ponad te kamienie, no to jest wesoło. Ale tak, podoba mi się ta część bardzo. Widziałam lodowiec z Hardanger z tamtej strony, wyzierał z taką gładką czapą śnieżną, bardzo pięknie wyglądał. Miałam obok niego iść, no ale nie pójdę, pójdę może kiedyś innym razem. Na pewno się wybiorę, bo chciałabym. Ale teraz już nie ma sensu wracać znowu na zachód, po to, żeby się przekonać, że znowu jest za dużo śniegu i mega roztopy. Więc teraz skręcam znowu ku północnemu wschodowi i powoli zbliżam się do parku narodowego Langsu, ale to jeszcze będzie parę dni, zanim tam dotrę. Jutro planuję nocleg w chatce. Mam nadzieję, że się to uda. Dziś ma w nocy padać. Według prognozy miało zacząć padać o 2 nad ranem, a zaczęło o 19. Wczoraj też tak było. Zaczęło padać wcześniej niż to zapowiadano, więc może się wypada do rana i jutro już nie będzie padało. Oby. No, mam taką nadzieję szczerą. Zobaczymy, jak będzie. Pokażę wam jeszcze mój biwak dzisiejszy. Jestem w takiej ruinie jakiegoś zabudowania, nie wiem, jakiejś szopy albo domu. Tam jest chatka myśliwska, ale zamknięta. A ten murek fajnie mnie osłania od wiatru, który właśnie znad Hardangerwidde, zza tego jeziora gna. Hardangerwidde za mną, deszcz poszedł bokiem, zeszłam do schroniska, ze schroniska parę kilometrów szutrówką i 2 km asfaltem, który jest tam w dole, i na mapach CZ była droga, która pozwoli mi uniknąć przejścia tam w głąb tej doliny i wracania asfaltem właśnie do góry, i znalazłam taką, to jest jakaś prywatna droga farmerska, bo właśnie pokonałam taki płotek dla owiec, ale wystarczyło go wyjąć z ziemi i włożyć z powrotem. Raczej jest to ok. W Norwegii wolno chodzić po prywatnym terenie, nie jest to problem raczej. Bardzo to jest ładnie, ta farma jest śliczna i jest tu taka stara stodoła. Wygląda jakby była, nie wiem, z XVII wieku, bo ma takie bardzo ozdobne kolumienki i w ogóle jest bardzo śliczna. Bo tu bardzo dużo jest takich starych budynków właśnie gospodarczych. Domy już są nowe, ale te gospodarcze zostały i one zawsze mają takie mają mniejszą powierzchnię jakby u dołu, a większą u góry, żeby gryzonie nie mogły wchodzić do góry, jakby tak nie są w stanie wejść. I pewnie jeszcze jakieś inne zwierzęta, tak zawsze robiono. Leje, ale udało mi się dopaść wiaty. To jest wiata specjalnie na to, żeby odbierać pocztę. Tu ławeczka, w sumie można by spać, ale jest przesłanie. A ja jeszcze zmierzam parę kilometrów, ale chciałam, żeby to przestało najpierw. Więc wykorzystam tą przerwę na zjedzenie lunchu. Kanapki sobie zrobię i poczekam, aż przestanie padać.
Bardzo fajna chatka. Cieszę się, że tu wczoraj przyszłam. Mam sama. No, noc z niedzieli na poniedziałek nie jest zbyt popularna na szczęście. A teraz zagrzałam sobie wody, żeby się umyć. Bardzo przyjemnie jest się umyć. Jestem już po śniadaniu. No, już powinnam zaraz się zwijać, bo już jest 8:10. No i zejdę teraz do Tunhoft i potem niestety drogą do Nesbyen, tak się następna miejscowość nazywa. Jest jakieś kropkowane szlaczki, ale znowu się boję, że się wpakuję w jakieś bagno i tak musiałabym strasznie okrążać. Nie ma żadnego szlaku właśnie idącego stąd do Gol. Prosto przez góry. No, góry nie są tu już takie wysokie. Szkoda. Trochę mi żal tych wysokich, które widzę na horyzoncie, ale widzę, że jest tam w głębi masa śniegu i no nie chcę śniegu. Asfaltu też nie chcę. No, czekają mnie jeszcze 2 dni takie z miejscowościami, a potem już wreszcie będą jakieś normalne góry. Na ścianie jest mapa, więc mogę wam pokazać. Jestem teraz tu, w tej chatce. Zejdę szlakiem nad zaporę. Przejdę przez zaporę i tu do miejscowości. Tu właśnie jest taka mała droga, która prowadzi na północny wschód. Ja potrzebuję dojść tam, ale tu są właśnie te... Jest szlak narciarski, który się kończy i prowadzi przez jezioro. No i jakieś właśnie takie kropkowane, nie wiadomo co, więc myślę, że to bez sensu. No trudno, nie będzie górami, tylko doliną. Dziś dzień zaczynam od 600 km, tylko 2,5 mi brakowało z chatki, więc jest. Chyba to była najprzyjemniejsza setka do tej pory. Bardzo ładne góry, fajny szlak i podobało mi się tutaj, oby tak dalej. Myślę, że im dalej na północ, tym będzie lepiej, więc ruszam dalej na północ. Do widzenia, 600. Po drodze dopadła mnie ulewa, była burza. Taka dosyć solidna, zobaczymy co dalej, a na razie drugie śniadanie w sklepie w Tunhoft. Był sok w promocji, mam jogurt i 3 ciastka, które jeszcze doprawię żółtym serem, bo to jest za mało jedzenia jak dla mnie. No właśnie, to są szlaki narciarskie oznakowane tylko zimą, a tak to po prostu las, jakieś bagna, więc to raczej nie dla mnie. Miała być zlewa między 15 a 16, jest troszeczkę opóźniona, bo jest 16:40, ale jestem pod dachem, ale mam szczęście, normalnie od ulewy do ulewy, jestem w tartaku, przelazłam to w płot, znaczy to był taki płot, no, do kół uda, więc nie było problemu, na szczęście nikogo tu nie ma, więc idę tą drogą i nic, dosłownie nic nie ma, żadnego dachu i nadchodzi ta straszna chmura, tartak. No super, to troszkę tu posiedzę, no a potem lecę dalej, oby to była ostatnia taka ulewa dzisiaj. Zobaczymy.
dziś ładna pogoda. Miałam fajny biwak nad rzeką, kilometr przed Nest Byen. Potem poszłam rano do sklepu na śniadanie i idę dzisiaj szlakiem rowerowym. Przez no, ładnych parę kilometrów był asfalt, ale potem zamienił się w taką fajną szutróweczkę leśną z ładnym widokiem. Tu jest dolina, którą idę, to jest Hallingdal. Tam płynie taka duża, duża rzeka, jest główna droga po drugiej stronie rzeki, a po tej stronie rzeki jest też linia kolejowa, dość uczęszczana. Często jeżdżą pociągi, pędzą sobie. No i fajnie, tylko trudno to nazwać trawersem Gór Skandynawskich, skoro idę sobie przyjemnie doliną. Ale trudno, jest okej. Przypomina mi to Szwecję. Kwitną te wszystkie ładne wodziszki, jaskry, zaczęły się poziomki. No i taka fajna droga, zupełnie jak w Szwecji. Za godzinę mniej więcej będę w Gol i tam mam zamiar zwiedzić kolejny zabytkowy kościół, a potem już wspinam się w górę na szlak i dziś planuję wiatę, a to wszystko zobaczymy, jak się potoczy dalej. Patrzcie, jaka urocza wiatunia. Utrzymuje ją ktoś, kto tutaj mieszka na farmie. Są świeże kwiaty, półeczka z książkami, jest lampka, która faktycznie jest podpięta do prądu. No i sprzedają jajka. To się bardzo często zdarza w Skandynawii, że są takie wystawione jajka do kupienia. Ale niestety nie ma puszki na pieniądze, tylko płaci się Vipsem. Ja nie mam Vipsa, więc jajka odpadają niestety, a szkoda. Ale fajne miejsce, no normalnie no zmieściłabym się tu, gdybym chciała tu spać. Pewnie nie mieli nic, by nic przeciwko temu. Rozczarowanie niestety, bo już po zakupie biletu dowiedziałam się, że tutejszy kościół wcale nie jest średniowieczny, tylko jest to kopia z 1994 roku. No więc słabo niestety, to znaczy widać, że oryginał był piękny, rzeźbienia w drewnie cudne i tak dalej, no ale jest świeże drewno i to nie jest to, po co tu przyszłam, więc no, beznadzieja. Jedyna fajna rzecz tutaj to jest skład staroci, który można oglądać jak muzeum, bo są fajne kostiumy ludowe, sprzęty domowe. To jest fajna rzecz i wszystko to można zakupić, jakby ktoś chciał. Grillowa chatka. Nocleg na dziś zapewniony. Super.
rozkładam się, chatka jest super, dobrze, że nie ma komarów, bo nie jest szczelna, są różne nieszczelności i podłoga jest taka z desek ułożonych z przerwami. No i czas na kolację, bo jestem wilczo głodna. Dziś znalazłam, właściwie wczoraj znalazłam pierwszego, a dziś drugiego koźlarza w tym sezonie. Piękne grzybki posłużą jako przyprawa do mojej dzisiejszej kolacji. Pojawi się ich pewnie niedługo bardzo dużo, ale to są te pierwsze. Idę dziś znowu trasą rowerową, która się nazywa Mleczna, bo idę przez tereny pasterskie, bardzo długo już wykorzystywane i jedne z największych takich w Norwegii, gdzie właśnie jest taka połać, gdzie rosną tylko takie malutkie świerczki i po prostu sprzyja to pasterstwu i do dziś są tu krowy i owce i niestety coraz więcej domków letniskowych. Przytłacza mnie trochę ta ilość tych domków, chyba jest ich więcej niż Norwegów, każdy ma, nie wiem, po dwa. W każdym razie całe takie kolonie wyrastają, no i niestety te stare pasterskie gospodarstwa letnie tak troszkę dogorywają, pewnie będą sprzedane na kolejne domki letnie. Trochę ludzi tu jeździ, rowery są, autami też wolno jeździć i nawet był autobus. A za mną góry. Niestety te góry nie mają żadnych szlaków, dlatego mnie tam nie ma. Idę tędy. Tam spałam za tamtą górką, która jest chyba widoczna. A w tle bardzo daleko widać Jotunheimen z masą śniegu. Ale właśnie zaczyna padać deszcz i chyba już obiektyw tego nie wyłapuje. Ja jeszcze widzę, ale wy już pewnie nie. Ale pewnie Jotunheimen jeszcze nam mignie, jak się pogoda poprawi, to jeszcze się coś zobaczy. No to lecę, bo ta wiatka nad jeziorem na mnie czeka, a zaczyna padać. Chyba powinnam ten znak zrobić za kilometr, ale zaczęło padać, stanęłam, żeby się przebrać już na dobre w strój przeciwdeszczowy, więc wypada tutaj 700 km. No, szybko poszło, oby następne równie przyjemnie upłynął, a nawet jeszcze lepiej. I oby przestało padać, ale tak nie będzie, więc obym jak najszybciej pokonała następne 8 km i znalazła wiatę, która jest na mapie, ale nie ma tam żadnej ścieżki, tylko jest miejsce w lesie. Zobaczymy, czy się uda. Niestety wiata okazała się być altanką wiejską, to znaczy na placu zabaw. O. Tak, dzieci się bawią, no tuż spać nie będę, z tej strony zresztą wieje od jeziora, pada drobny deszcz, ale nie ma tragedii, więc przekąszę coś i udam się dalej, mam 7 km do Rennes, coś pewnie znajdę, pewnie będzie to biwak, no trudno. Rozbiłam się, jest w dolinie ciepło i przyjemnie, bardzo, tylko komary już są. Jestem przy plaży w Rennes, dolazłam do samego Rennes, bo po prostu nic nie było po drodze, jakieś mokre łąki i gospodarstwa. I bardzo stromo, bo tu jest, się schodziło właśnie głęboko w dolinę, no i poszłam do sklepu. No bo wydałam pieniądze, ale byłam głodna i w ogóle no... A jutro muszę iść jeszcze raz do sklepu, bo muszę dopiero przemyśleć, co kupić na następny odcinek. Bo teraz idę w stronę już Parku Narodowego Langsu, a już będą góry, już będzie tak, jak być powinno, ale będzie parę dni bez sklepu, pewnie z 5, tak myślę. Więc muszę przemyśleć, co kupić i stwierdziłam, że pójdę jeszcze rano, a jeszcze muszę naładować baterie wszystkie, więc to też zrobię rano. Widziałam, już są tam dwa kontakty, mam nadzieję, że nie będzie sprzątania rano w budynku, bo wtedy zajmą mi kontakty. Same problemy, no tak to jest na szlaku.
Znalezienie biwaku nie było takie trudne, bo już z drugiej strony doliny właśnie widziałam to miejsce nad jeziorem, że jest lasek, że jest płasko i że jest plaża. A na plaży jest zakaz biwakowania. Jest tabliczka i tam jest taki trawniczek, ławeczki, no ale tam nie biwakuję. Przeszłam przez bramkę, to na taką ścieżkę spacerową. Jest tu kibelek, też fajnie. No więc mam nadzieję, że jakby jest okej, że tu jestem i że jakby nikt nie będzie złościł o to i nie będzie robił uwag, może nikt nie przyjdzie. Dzień deszczowy, wilgotny, to może nikt nie przyjdzie. No, nadmucham materac, śpiworek do środka i ja też do środka i jutro ciąg dalszy.